Dzisiaj trochę ładuję fuksurkami. Tutaj mamy baterie centry 50 Ah, która wypluła takie parametry. Zobaczymy, jak go postawi na nogi. Ładowarka w zwykłym trybie ładowania, jak na razie. Akumulator się robi ciepły. To jest jedna sztuka. Ciekawe, co z niej będzie. I druga sztuka. Nie zrobiłem ładowania. Nie zrobiłem pomiaru wcześniej. Ale ona miała już 11 V po podłączeniu. Nie, zrobiłem. Zrobiłem, ale nie pamiętam. O, może w ten sposób. Także te dwie zobaczymy, jak sobie zareagują. Akumulator jest wyraźnie ciepły. Na razie takimi parametrami się ładuje. 3 A. Ale tu jest ciekawsza rzecz. To jest bateria, która była ładowana 2 dni najpierw trybem zwykłym, potem Reaper i wypluwała 250 A niecałe. Teraz jest, już stoi sobie przez dobę przestała. I zobaczymy, ile teraz będzie miała napięcia i natężenia. Napięcie 12,85 V. Prąd 364 A. Także ożywiła się. Jeszcze trzeba będzie zrobić jej gęstość elektrolitu, bo na chwilę obecną ma 1 W gęstość. Nie wiem jeszcze, czy zrobić to foksurkiem, czy zrobię. Tak, zrobimy to foksurkami. Może, żeby zrobić test. Bo mamy jeszcze do dyspozycji Stefpolka, który się nadaje do tego bardzo dobrze. Ale będziemy testować foksury.